W listopadzie 1918 roku Wielkopolska była jednym z regionów, który nie odzyskał niepodległości i wciąż pozostawał pod wpływem zaborcy, w tym wypadku Prus. Impulsem do wybuchu powstania był przyjazd do Poznania Ignacego Paderewskiego i jego przemówienie w hotelu Bazar. Zryw zakończył się 16 lutego 1919 roku zwycięstwem powstańców. W jego wyniku prowincja poznańska została przyłączona do Rzeczpospolitej Polskiej.